Nadchodzi ostatni, finałowy sezon Gry o Tron. Z tej okazji redakcja Movies Room przygotowała specjalnie dla Was streszczenie wszystkich poprzednich sezonów, jeśli coś Was ominęło lub pragniecie sobie co nieco poprzypominać. Niniejsze streszczenie postanowiliśmy podzielić na dwie części, w obawie, że zbyt duża dawka spoilerów może spowodować udar u części widzów. Drugim powodem była oczywiście długość materiału, gdyż przedstawienie wszystkiego naraz zajęłoby tyle samo, ile zajęło Jamie'emu ogarnięcie, że jego siostra to zła kobieta była. Rozsiądźcie się więc wygodnie na żelaznym tronie albo przynajmniej na fotelu przed monitorem i ruszamy. Ale zanim to zrobimy, za chwilę zalejemy Was lawiną spoilerów. Jeśli Wam to nie straszne, oglądajcie dalej. Sezon pierwszy. Cała historia rozpoczyna się sekwencją z powszechnie uznanymi za legendę białymi wędrowcami, którzy napadli na patrol Czarnej Straży. Jedyny ocalały w panice trafia aż pod mury Winterfell i pomimo swojej przerażającej relacji ze zdarzenia zostaje niezwłocznie stracony za dezercję przez samego Eddarda Neda Starka. I, Eddard, the House Stark. Sprawa szybko zostaje zapomniana po tym, jak do siedziby Starków docierają informacje o tajemniczej śmierci namiestnika Jona Arryna. Do Winterfell przyjeżdża w gościnę król Robert Baratheon i zaskakuje Neda, swojego dawnego drucha i towarzysza broni, prośbą, by tamten został jego nowym namiestnikiem. Przemyśliwszy sprawę, po rozmowie z rodziną Stark wyrusza do królewskiej przystani wraz z dwiema córkami, Sansą i Arią, gdzie na miejscu bada sprawę morderstwa, dowiadując się przypadkiem o kazirodczym sekrecie Jaime'ego Lannistera i Cersei, żony króla. Następnie Robert Baratheon zostaje śmiertelnie ranny w podejrzanym wypadku na polowaniu. Ned zostaje protektorem królestwa aż do momentu, w którym Joffrey, sadystyczny syn Cersei, nie dojrzeje, co w tym przypadku jest oksymoronem. Stark, który odkrył, że ojcem chłopca jest jego stryjek, ma w planach osadzenie na tronie Stannisa Baratheona, brata dopiero co zmarłego króla. Zostaje ostatecznie zdradzony przez lorda Littlefingera i ścięty z rozkazu Joffreya na oczach swoich córek. Sansa zostaje aresztowana przez Lannisterów, z kolei Arryn udaje się zbiec. W odpowiedzi Robb Stark, spadkobierca Neda, zbiera armię północy do walki. Sukces odnosi już w pierwszej większej potyczce, rozbijając w drobny mak siły wroga i biorąc w niewolę Jaime'ego. Tymczasem lekceważony dotąd bękart Neda, Jon Snow odbywa podróż na mur, aby dołączyć do Nocnej Straży, gdzie towarzyszy mu Karzeł i czarna owca rodziny Lannisterów, Tyrion. Podczas gdy ten pierwszy wyrusza wraz ze swoimi nowymi towarzyszami zbadać sprawę rzekomej aktywności białych wędrowców, niekonwencjonalny Lannister zostaje w drodze powrotnej pojmany przez żonę Neda. Catelyn Stark, która mylnie uważa go za winnego upadku Brana, którego, przypomnijmy, zepchnął z wieży Jaime po tym, jak chłopiec zobaczył go baraszkującego z siostrą. Aresztowany zostaje wzięty przed oblicze w dolinie i osądzony przez Lyzę Arryn, siostrę Catelyn i wdowę po poprzednim namiestniku. Ostatecznie Tyrion unika śmierci dzięki pomocy Brona, przebiegłego najemnika, który zabił czempiona Lyzy jako przedstawiciel Karła w próbie walki. W tym samym czasie, daleko na południe od Siedmiu Królestw, bezwzględny Viserys z rozbitego i wygnanego rodu Targaryenów szykuje plan na triumfalny powrót do Siedmiu Królestw. Kluczem do tego celu jest jego siostra, młodziutka Daenerys, która ma zostać wydana za Khala Drogo, wodza brutalnego plemienia Dothraków. Viserys szybko ginie z powodu własnej głupoty i zachłanności. Dany nieoczekiwanie zdobywa względy brutalnego wodza. Niestety Khal odnosi ciężkie rany po jednym ze starć, po czym zostaje podstępnie otruty przez wiedźmę i umiera. Daenerys mści męża, a z trzech jaj będących ślubnym prezentem wykluwają się smoki, co dowodzi mocy legendarnej krwi Targaryenów, lubujących się w chowie wsobnym. Sezon drugi. Tyrion zostaje nowym namiestnikiem króla, w ekspresowym tempie zyskuje mocną pozycję, poskramiając Joffreya i sprzyjających mu załóżników. Chroni również Sansę przed szaleństwem młodego króla. Największym zagrożeniem w trakcie jego kadencji okazuje się Stannis, który u boku tajemniczej Melisandre podstępem zamordował młodszego brata za pomocą czarnej magii i zebrawszy wielką armię, ruszył na królewską przystań.
Tyrion ustawił świetną obronę i dzięki jego przebiegłości i talentowi oratorskiemu udało się im przetrwać aż do odsieczy seniora rodu Lannisterów, Tywina. Robb Stark odnosi kolejne sukcesy, wygrywając w każdej bitwie. Mimo to musiał przełknąć zdradę przyjaciela Theona Greyjoya oraz wybieg matki, która wypuściła Jaime'ego z niewoli pod kuratelą wojowniczej Brienne, by wymienić go na Sansę i Arię. Ta druga tymczasem została schwytana, ale zdołała ukryć się przed pościgiem, przebierając się za chłopca. Ostatecznie ucieka dzięki pomocy niejakiego Jaqen H'ghara, jednego z ludzi bez twarzy, mistycznych mistrzów skrytobójstwa. Jaime i Brienne z najwyższym trudem przedostają się dalej. Spadkobierca Lannisterów traci przy tym dłoń. W trakcie przebywania za murem, Jon znajduje ślady ofiar z dzieci, które składa się innym. Następnie po wielkim zamieszaniu dołącza do dzikich, by ich zinfiltrować, zgodnie z rozkazem swoich przełożonych. Na południu Daenerys i jej poddani docierają do Qarth, gdzie muszą bronić się przed podstępami miejscowych magów, którym prawie udało się odebrać matce smoków jej dzieci. Koniec końców, miasto zostaje zniszczone. I w sumie dobrze. Sezon trzeci. Tyrion traci tytuł namiestnika, który przypada jego ojcu, bezwzględnemu i wyrachowanemu Tywinowi. Co więcej, zostaje przymuszony do małżeństwa z Sansą Stark. Nie chce jednak skrzywdzić dziewczyny, wie, że ta nic do niego nie czuje. Joffrey ma zaś ożenić się z Margaery Tyrell, wdową po zamordowanym Renlym. Na północ Robb Stark odmawia politycznego małżeństwa z Roslyn Frey, aby poślubić Talisę, felczerkę zapoznaną na polu bitwy, dziewczynę z niższego stanu i swoją prawdziwą miłość. Staje się to początkiem jego końca. Na ślubie u Freyów on, jego brzemienna żona, matka Caitlyn i prawie wszyscy ludzie zostają zamordowani, co błyskawicznie kończy rebelię. Świadkiem rzezi jest Arya, nieoczekiwanie ocalona przez Sandora Ogara Clegane'a. Z ważniejszych wątków to za murem Jon Snow poznaje Mansa Rydera, charyzmatycznego przywódcę dzikich, a także wdaje się w skomplikowany romans z Ygritte. Bran Stark zaczyna odkrywać w sobie niesamowite zdolności. Na wschodzie Daenerys werbuje armię 8000 nieskalanych. Sezon czwarty. Na sam początek czwartej serii Joffrey zostaje otruty na własnym weselu i nikt raczej nie jest smutny z tego powodu. Tyrion zostaje oskarżony o jego morderstwo i akurat tego Lannistera szkoda. A Sansa ucieka przeszmuglowana przez Littlefingera. Wspólnie ruszają do Lyzy Arryn. Ciotka Sansy okazuje się oszalałą ze strachu i zazdrości kobietą, wskutek czego Baelish zabija ją, zrzucając z wysokości. Jest to egzekucja zgodna z tradycją dworu w Dolinie, podstępem stając się zwierzchnikiem Orlego Gniazda. Jaime Lannister przybywa do przystani chwilę po zniknięciu Sansy. Szybko rozpoczyna się sąd nad Tyrionem. Osaczony i bez szans na obronę, zyskuje sojusznika w postaci nowego gracza, żądnego zemsty na Lannisterach Oberyna Martella. Walczy on za Tyriona w próbie walki i prawie wygrywa z górą, czyli tym gorszym Cleganem. Przegrywa jednak z powodu własnej arogancji. Mimo to Tyrion zostaje ocalony przez Jaime'ego. Przed zbiegnięciem dociera do komnat Tywina swojego ojca, robiąc z niego szaszłyk przy pomocy kuszy. Następnie wypływa w poszukiwaniu Daenerys. Na północy Jon Snow ucieka od dzikich, by ostrzec nocną straż przed zmasowanym atakiem na mur. Dochodzi do oblężenia, podczas którego ginie Ygritte. Atak kończy się odsieczą ze strony armii Stannisa wspartego finansowo przez Żelazny Bank. A co było dalej? Tego dowiecie się już wkrótce w drugiej części naszego streszczenia. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi materiałami. Do usłyszenia niebawem, czytał Maciek Rugała.